Dla sporej części rolników marka Klas utożsamiana jest przede wszystkim z kombajnami zbożowymi oraz sieczkarniami. I nie ma w tym nic dziwnego. Niemiecka marka już od ponad 100 lat dostarcza jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań żniwnych, a maszyny serii takich jak Dominator, Medion, Mega, Lexion czy Jaguar na stałe zapisały się w historii mechanizacji. Klas to jednak nie tylko kombajny i sieczkarnie. Przez lata portfolio marki rozszerzało się, by dziś oferować też szeroką gamę maszyn zielonkowych, a także ciągniki rolnicze. I to właśnie na ciągnikach rolniczych Klas oraz rozwiązaniach w nich stosowanych skupimy naszą uwagę w dzisiejszym odcinku. Czuję się jak najbardziej kompetentny, aby coś powiedzieć na ten temat, gdyż osobiście odwiedziłem fabrykę przekładni Klas w Paderborn oraz przetestowałem wzdłuż i wszerz ich ciągniki wyposażone w przekładnię bezstopniową C-Matic. Mam nadzieję, że temat tego odcinka Was zainteresował. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a tymczasem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Historia produkcji ciągników we francuskim Le Mans rozpoczęła się już w latach 40., kiedy to Renault przeniosło tam produkcję swoich ciągników rolniczych z innego zakładu. W nowoczesnym, nowo powstałym zakładzie rozpoczęty został rozwój oferty marki Renault Agriculture skierowanej do rolnictwa. Marki Renault nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Po dziś dzień jest to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie, produkujący zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe. Niegdyś w portfolio marki znajdowały się także ciągniki rolnicze. W roku 2003 marka Renault Agriculture, a wraz z nią zakład produkcyjny w Le Mans, zostały przejęte przez Klas. W wyniku tego oferta Klas poszerzyła się o ciągniki dotychczas znane na rynku w pomarańczowych barwach i pod marką Renault. I choć dzisiejsze ciągniki Klas garściami czerpią z dziedzictwa swojego protoplasty, są to już zupełnie inne ciągniki niż jeszcze te 20 lat temu. Obecnie w skład produkowanych w Le Mans ciągników wchodzi 5 serii. Arion 400, Arion 500, Arion 600, Axion 800 oraz Axion 900. Ciągniki te obejmują przedział mocy od 90 do aż 445 koni mechanicznych, ale na tym gama Klas się nie kończy. W gamie Klas znajdziecie jeszcze dwie serie mniejszych ciągników, Helios oraz Nexos, dedykowane mniejszym gospodarstwom, sadownictwu i pracom komunalnym, a także produkowane w niemieckim Harsewinkel Giganty, czyli ciągniki serii Xerion, zarówno w wersji kołowej, jak i gąsienicowej Track TS. Obecnie w ciągnikach Klas dostępne są trzy rodzaje przekładni. Przekładnie stopniowe Quadra Shift oraz Hexa Shift o odpowiednio 4 lub 6 przełożeniach zmienianych pod obciążeniem oraz przekładnia bezstopniowa C-Matic, dostępna od serii Arion 500 aż po największy model Xerion 5000. Przekładnie stopniowe powstają w zakładach Jima we Francji, w dokładnie tym samym zakładzie, co przekładnie trafiające do ciągników Massey Ferguson. Technicznie Quadra Shift oraz Hexa Shift to odpowiedniki przekładni znanych w Masseyu pod nazwami handlowymi Dyna 4 i Dyna 6. Przekładnie stosowane w ciągnikach obydwu producentów różnią się jednak oprogramowaniem, co diametralnie wpływa na wrażenia z jazdy. Spółka Jima to owoc współpracy pomiędzy markami Renault Agriculture oraz Massey Ferguson. W roku 1994 Jima powstała jako spółka joint venture między dwoma markami, mająca na celu dostarczać nowoczesne przekładnie do fabryk w Le Mans i Beauvais. Klas po przejęciu Renault Agriculture kontynuuje owocną współpracę po dziś dzień. Inaczej sprawa ma się z przekładniami bezstopniowymi C-Matic, które to z roku na rok zyskują wśród rolników coraz to większą popularność. Te oferowane są w ciągnikach Klas już od serii Arion 500. Co ciekawe, przekładnie bezstopniowe stosowane w ciągnikach Klas Arion serii 500 i 600 to autorskie rozwiązania Klas i tak się składa, że mogłem zobaczyć proces ich powstawania na własne oczy. Przekładnie EQ200 i 220 powstają w niemieckim miasteczku Paderborn w zakładach Klas Industrie Technik, gdzie produkowane są również podzespoły do wielu innych maszyn Klas, takie jak wózki gąsienicowe TerraTrak czy wiele komponentów hydrauliki siłowej, a także elementów roboczych sieczkarni samojezdnych.
W Paderborn mieści się nie tylko fabryka, ale również centrum rozwojowe klas w zakresie układów przeniesienia napędu oraz hydrauliki. Pierwsza przekładnia bezstopniowa powstała tam w 1998 roku i była dedykowana ciągnikom Xerion. W czasie naszej wizyty w Paderborn mogliśmy nie dość, że zwiedzić fabrykę i zobaczyć krok po kroku, jak składana jest taka skrzynia, to na dodatek mogliśmy też porozmawiać z inżynierami odpowiadającymi za jej rozwój. Pan stojący obok przekładni to Timo Wendt, główny inżynier odpowiedzialny za opracowanie oraz rozwój przekładni bezstopniowych EQ. Nie ma więc chyba bardziej kompetentnej osoby, która mogłaby wyjaśnić zasady działania takiej przekładni oraz rozwiać wątpliwości co do najczęstszych obaw, jakie wyrażają rolnicy. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że przekładnie bezstopniowe doskonale nadają się do transportu, jednak w typowych ciężkich pracach polowych lepiej sprawdzają się przekładnie stopniowe ze względu na mniejsze straty mocy. Jednak moc w ciągniku to nie wszystko. Liczy się również moment obrotowy, który za pomocą skrzyń bezstopniowych jest wykorzystywany w sposób nieosiągalny przez skrzynie stopniowe, co skutkuje wysoką wydajnością i zauważalnie niższym spalaniem. Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Klas Polska wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu potwierdzają fakt, że nowoczesne skrzynie bezstopniowe są co najmniej tak samo wydajne jak skrzynie stopniowe. Częstym mitem jest również awaryjność skrzyń bezstopniowych. Awaryjność tego typu przekładni to przesąd, który wziął się głównie z tego, że spotykany najczęściej bardzo popularny typ przekładni bezstopniowych w połączeniu z niedoświadczonym operatorem i hamowaniem skrzynią powoduje nadmierne jej zużycie i awarie już po kilku tysiącach motogodzin. Jednak w przekładniach klas większość mocy silnika jest przenoszonych na koła za pomocą mechanicznej części przekładni bezstopniowej, a w mniejszej części przez hydraulikę, dzięki czemu skrzynie te nie są tak narażone na uszkodzenia. Z tego też powodu bez problemu można spotkać na polskich polach ciągniki klas C-Matic z przebiegami powyżej 10 tysięcy motogodzin. Można również bez obaw hamować przekładnią, a ponadto w serii Axion dostępne jest dodatkowo hamowanie silnikiem, czego w najpowszechniejszych rozwiązaniach nie ma i nie będzie ze względu na inną specyfikę działania skrzyni CVT. Sam konstruktor Timo Wendt w naszej rozmowie stwierdził, że wyprodukowali już ponad 10 tysięcy takich skrzyń i nie zdarzyło się, aby którakolwiek uszkodziłaby się na skutek hamowania przy jej użyciu. Przekładnia bezstopniowa daje też operatorowi dużo większą kontrolę nad prędkością ciągnika, umożliwiając zmianę jej z dokładnością nieosiągalną dla przekładni stopniowych. Wiele razy można było też usłyszeć o tym, że przekładnie bezstopniowe w porównaniu do bardziej klasycznych rozwiązań są mniej oszczędne. I być może kiedyś tak było, jednak dziś jest to już nieaktualne. Tak samo jak niegdyś przekładnie automatyczne miały opinię tych bardziej paliwożernych, tak dziś sterowana przez inteligentne systemy przekładnia automatyczna bez problemu bije na głowę przeciętnego kierowcę pod względem ekonomii jazdy. Jest to związane z nieosiągalną dla stopniowych skrzyń biegów precyzją i dopasowaniem do warunków pracy pomiędzy silnikiem a skrzynią. Układ napędowy dostaje od operatora zadanie jechać z wyznaczoną prędkością i na tym kończy się właściwie ingerencja operatora. Doborem przełożenia, obciążenia silnika obrotami, jak również reagowaniem na ich zmiany zajmuje się elektronika. Sterowniki komunikują się ze sobą z prędkością 120 razy na sekundę. Dzięki temu prędkość docelowa zostaje osiągnięta przy jak najmniejszym zużyciu paliwa. A decydując się na przekładnię bezstopniową klas C-Matic, zyskujemy też możliwość dodania do konfiguracji inteligentnego systemu CEMOS. CEMOS to autorskie rozwiązanie klas, automatyzujące proces sterowania maszyną. I tak jak w kombajnach zbożowych, system CEMOS odpowiada za automatyczne ustawienie wszystkich nastaw i kontrolę parametrów roboczych maszyny, tak i w ciągniku optymalizuje on procesy oraz pomaga operatorowi dostosować podzespoły, tak aby zestaw pracował jak najbardziej optymalnie. Na początku pracy operator wprowadza wszystkie niezbędne warunki wykonywanego zadania, masę zestawu, rodzaj gleby, czy też dane dotyczące dołączonego sprzętu. Na tej podstawie CEMOS oblicza i sugeruje, jakie ustawienie należy przyjąć dla jak najbardziej optymalnego wykorzystania mocy ciągnika. Wskazywana jest sugerowana masa balastu przedniego, waga obciążników w kołach, czy ciśnienie w ogumieniu. Operator może więc dostosować maszyny do wskazówek wyświetlających się na ekranie i sprawdzić w czasie rzeczywistym, jaki wpływ na wydajność czy spalanie będzie miała zmiana ustawień. CEMOS może też dawać wskazówki dotyczące prawidłowej optymalizacji pracy maszyny, takich jak ustawienia dropu silnika czy użycia blokady mechanizmu różnicowego. Dodatkowo CEMOS to również system, który podpowie, jak prawidłowo zreagregować kosiarkę lub pług do ciągnika. Brzmi to naprawdę niesamowicie, aż nawet za dobrze, aby było prawdziwe. Jednak wyniki testu DLG oraz nagroda Tractor of the Year dla Axiona 900
potwierdzają ten stan rzeczy. Sam nie miałem jeszcze okazji testować działania systemu CMOS, natomiast jestem ciekaw, na ile to rozwiązanie sprawdza się w praktyce i już w następnym odcinku się o tym przekonam. Testy pokazują, że zastosowanie się do wskazówek CMOS-a może podnieść wydajność nawet o 16,3% oraz zmniejszyć zużycie paliwa nawet do 16,8% w litrach na hektar. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, tak aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnego nowego odcinka. Koniecznie sprawdzajcie też naszą grupę na Facebooku Mechanizatorzy Mateo 780 po więcej ciekawostek ze świata rolnictwa i maszyn rolniczych. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.